Witam Was serdecznie w kolejnym zestawieniu zakupowym z iHerb. Dzisiaj mam tutaj 6 produktów, które chciałabym Wam na szybko pokazać i omówić. I jeden z nich będziemy też testowali, ponieważ jest jadalny i ponieważ od dawna mam już na niego ochotę i tak tylko wyczekiwałam, żeby zacząć kręcić ten film i żeby móc go skonsumować. To jest zawartość jednej paczki, która przyszła do mnie z darmową przesyłką, ponieważ korzystałam z tej promocji, która była jakiś czas temu na właśnie darmową przesyłkę, na zakupy powyżej 40 dolarów czy coś takiego. I wtedy też zdecydowałam się wziąć cięższą rzecz, która zwykle zdecydowanie podniosłaby koszty wysyłki. I jest to taki oto szampon. Szampon z Jasona. Nie wiem, jak czytać ten umlaut, w którym języku to idzie, w którym kierunku to idzie. W każdym razie to jest taki szampon, który ma działanie przeciwłupieżowe, więc jeżeli macie łupież lub ktoś w Waszej rodzinie ma łupież, to jest bardzo dobry kierunek, bo to jest bardzo dobry szampon przeciwłupieżowy, ale on jest nie tylko przeciwłupieżowy, to znaczy, jeżeli ktokolwiek ma problemy z tym, że na przykład zimą, co się zdarza najczęściej, odnoszenia czapki, przesusza się troszeczkę skóra głowy i ona troszeczkę potrafi czasem swędzieć, lub zatykają się te pory i wiecie, włosy są słabsze i wypadają i tak dalej, to jest szampon taki, który właśnie przynosi ulgę również przy takich problemach. Nie trzeba go wtedy stosować codziennie, tylko na przykład raz w tygodniu. Zależy też, jak często myjecie włosy, ale co drugie, trzecie, czwarte, piąte mycie i on tę skórę tak nawilża i jakby koi, więc to jest szampon o takim działaniu i on jest bardzo dobrym szamponem. I my, mimo że my jeszcze mamy dość dużo poprzedniego, to chciałam skorzystać koniecznie z tej darmowej wysyłki, ponieważ normalnie wysłanie takiego ciężkiego produktu troszeczkę by kosztowało. Dobrze, i następna rzecz to jest suplement. I to jest witamina K2 i pewnie się zdziwicie, dlaczego ja mam tutaj osobno witaminę K2, kiedy zawsze kupowałam takie pastylki do ssania, witamina D3 plus K2 i one były odpowiednio zbilansowane, już po prostu dobrane dawka do dawki. Ano dlatego, że niestety miałam ostatnio drobne problemy zdrowotne, problemy związane z bólami kości, jakkolwiek kretyńsko to brzmi. No i miałam zrobiony szereg badań diagnostycznych, tam kilka drobnych rzeczy powychodziło, ale w sumie nic takiego. I jedyną rzeczą, która naprawdę miałaby sens i byłaby związana z tym kościem, był niedobór witaminy D3 i to jest po prostu dla mnie absurd, ale ja już Wam to zresztą mówiłam w filmikach o suplementach, dlaczego ja jem te suplementy. Ja mam stwierdzone, upośledzone lekko wchłanianie niektórych witamin i mikroelementów. Troszeczkę mnie to martwi i zadziwia i szukam wytłumaczenia, ponieważ wiem, że to może być wytłumaczalne jakimiś problemami z wątrobą lub z nerkami, ale ja jedno i drugie mam super zdrowe. Nie wiem, o co chodzi, natomiast witaminy z grupy B i witamina D3 i jest tam jeszcze kilka takich drobnych niuansików, to są rzeczy, których mi wiecznie brakuje i ja muszę bardzo pilnować jedzenia tego. Więc jadłam te witaminki takie rozpuszczalne, D3 i K2. Ale no przyznaję się bez bicia, nie tak, że codziennie, ponieważ niestety zdarza mi się dość często zaniedbywać te suplementacje. Ale ten niedobór witaminy D3 stwierdzono po wakacjach na Majorce, gdzie byłam już opalona po prostu na mulatkę, po też kilku, no niestety, przedślubnych seansach na solarium, po codziennym chodzeniu na godzinne spacery w porze lunchu w pracy z koleżanką na pełnym słońcu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby cały czas mieć braki witaminy D3, co jakiś czas ją w dodatku suplementując, ale jest to możliwe. I teraz lekarka kazała mi zjadać takie ampułki, to jest roztwór alkoholowy, po prostu zajzajer, ja nie piję alkoholu, więc jak mam się napić tego kilkanaście kropelek, to ja płonę. W każdym razie roztwór alkoholowy z witaminą D3 i on nie zawiera w sobie żadnego dodatku K2. I już zjadłam jedną taką ampułkę, mam na miesiąc całą jedną ampułkę zjadać. To tam zajmuje z 15 dni. I powiem Wam, że nie wiem, może to jest moja schiza jakaś w głowie, ale zaczęły mnie boleć zęby. I przeczytałam, że zęby potrafią właśnie boleć lub nawet pękać, kiedy je się samą witaminę D3 i stwierdziłam, o nie, dokupuję sobie K2 i po prostu będę to równoważyła, bo nie ma co tutaj świrować i ryzykować. I czekałam z kolejną ampułką na witaminę K2. Ale kości przestały mnie boleć, więc prawdopodobnie faktycznie ja muszę po prostu jeść tej witaminy D3 jak koń. No niestety.
Kolejny suplement, bo już za długo tutaj gadamy o tej witaminie D3, to jest biotyna. Ostatnio zaczęły troszeczkę wypadać mi włosy i stwierdziłam, że sobie kupię jedną paczuszkę z biotyny. Nie jest tak, że całkiem łysieję, ale no widzę, że po prostu wypada ich dużo więcej, zostaje ich na szczotce dużo więcej. Nigdy nie miałam problemu z wypadaniem włosów, najwidoczniej już nadszedł ten wiek, że zaczynam mieć różne problemy, bolące kości, bolące zęby, wypadające włosy, więc biotyna pójdzie w ruch. Dalej mamy dwie rzeczy kosmetyczne. Pierwsza rzecz to jest taka maska z Andalu i to jest maska, która jest przeciwstarzeniowa i to jest, spoiler, będzie prezentem dla mojej mamy, ponieważ ona uwielbia tę serię. I spoiler 2, również w prezencie, to jest krem ze ślimaka, ta wersja czarna, którą ja uważam za najlepszą i zresztą uważam ją za najlepszy krem, jaki dotychczas miałam, co już wiecie, bo Wam non-stop o tym mówię i to jest ten krem Mizon. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, tej, której nie mogłam się doczekać. Skorzystałam z tej oferty na rzeczy w dziale Trials, też Wam mówiłam, że warto tam zaglądać, ponieważ często można tam, można maksymalnie dwa produkty na zamówienie sobie stamtąd wybrać i często można tam znaleźć rzeczy w niesamowicie okazyjnej cenie. I to jest baton proteinowy, który kosztował 10 centów, a normalnie chyba 2,5 dolara, czy nawet 3 dolary, coś takiego. On nie zawiera ani soi, ani glutenu, ani GMO. Jest o smaku masła orzechowego i ciemnej czekolady. Ma 14 g białka, 29 g węgli, 3 g błonnika. I już Wam powiem, co on ma tutaj jeszcze wypisane. Ma to białko z serwatki i izolatów białka mlecznego, czyli nie jest to baton wegański. Dobrze. Spróbujemy go, co? Bo już naprawdę nie mogę się doczekać. No nie, i teraz jeszcze się nie chcę otworzyć. O, dobra, tu mam. Pachnie rewelacyjnie. Wygląda średnio apetycznie, powiem Wam, bo wygląda jak cegła albo jak taka terakotowa doniczka. Jest dość taki plastyczny, ale pachnie rewelacyjnie masłem orzechowym. Nie widać zbyt wielu tych czekoladowych kawałeczków. Tutaj widać jakieś tam dwa malutkie. No, taka guma do rzucia, nie? Takie coś jak Quest. A właśnie, Questy dla Was kiedyś testowałam, były przeobrzydliwe. Jeżeli chcecie zobaczyć ten test, to Was odsyłam. Próbujemy. Ma konsystencję takiej żujki, takiej krówki, ale nie tej krówki typu polskiego, tylko tej krówki międzynarodowej. Ale w ogóle to nie jest ten syf, co w Questie. Quest miał przeobrzydliwy, taki ultra słodzikowy posmak. Był za słodki, miał bardzo sztuczne aromaty. A to smakuje przepysznie, troszeczkę kawowo. Ale naprawdę. Bardzo dobre. Ja sprawdzę, czym to jest posłodzone. Izomalt i oligosacharydy. I stevia. Mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej, dlatego to nie smakuje aż tak sztucznie, nie jest aż tak przesłodzone. Dobra, ja idę go zjeść. Jestem w miarę świeżo po treningu, także jak najbardziej mam wymówkę. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiaj. Wszystkie te produkty będziecie mieli podlinkowane poniżej. Pamiętajcie też o kodzie rabatowym, który będzie poniżej. Jeżeli chcecie zobaczyć inne zestawienia zakupowe tego typu, to playlista również jest podlinkowana poniżej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!